Co mam patrzeć? O Jezu, co znowu? Co tam Malik Montana? Do tych wszystkich youtuberów, tych wszystkich influencerów, którzy nagrywają sobie te filmiki, wiedzcie o tym, że w 80% to wy nakręcacie te fale hejtu i tak dalej. I wiedzcie o tym, że youtuberów, którzy nagrywają sobie te filmiki, wiedzcie o tym, że w 80% to wy nakręcacie te fale hejtu i tak dalej. I wiedzcie o tym, że ja was będę widywać, tak i tak. Ja was prędzej czy później spotkam. Będę was spotykać i będziecie wtedy widzieć, jaki jest Malik. Wy sobie myślicie, że jestem jakimś zabawnym gościem, a ja wam powiem wprost, ja nie jestem jakby z waszego środowiska, z waszego mentalu i tak dalej. Ja przez swoje całe życie musiałem walczyć o to, żeby mieć to, co mam. I wiedzcie o tym, że jakieś leszcze sprzed komputera, po prostu będę was za każde wasze słowo rozliczać. I tak się teraz zacznie. I wiedzcie o tym, wy wszystkie lamusy, jakby możecie sobie myśleć, co chcecie w tym internecie. Ja do Polski przyjechałem, jak byłem małym chłopakiem i o wszystko w tym kraju musiałem walczyć i się musiałem o wszystko bić. Więc jakby jestem tego przyzwyczajony i to, że jestem grzeczny, sympatyczny i tak dalej, nie bierzcie tego jako słabość. Bo to, że ja jestem grzeczny i sympatyczny, wynika często z tego po prostu, że też jakby nie chcę być agresywny ani wulgarny. Dobranoc, salam aleikum. Nie chcę być wulgarny ani agresywny, ale jeśli mnie do czegoś będziecie zmuszać, to będę to robić i jakby bez skrupułów będę was lamusów wyjaśniać w realnym świecie po prostu. Bo wy sobie myślicie, że za tej klawiatury ten świat się tak toczy, jak się toczy, ale tak jak mówię, ja się o wszystko w swoim życiu musiałem bić i... Aha, teraz będzie się biło dobrą opinię, tak? I brak oceny jego działania. To fantastyczny pomysł. Na pewno dzięki temu wszyscy zamkną mordę. Po tym filmiku też na pewno dzięki temu wszyscy usiądą, schowają się za tą klawiaturką i nic nie powiedzą. No, na pewno tak będzie. Jakby, może wy tak nie zostaliście wychowani. Ja natomiast w tym świecie, w którym ja żyję i tak jak zostałem wychowany, wiedzcie o tym, że będę was dojeżdżać. I to mówię... I to wam mówię wprost, do tych youtuberów tak samo, co sobie te pośmiechujki to biorą i tak dalej. Wy jesteście tymi gośćmi, co mnie... To jakbyście mogli, to byście mi fryty opędzlowali. I jakby to się tylko tyczy tego, ja swoich fanów będę kochać zawsze nad życie mordy. Dziękuję wam bardzo, Armia Malika, że jesteście. A do tych wszystkich lamusów, którzy zostali wychowani jakby w taki internetowy sposób i tak... Aha, jak go popieracie, to siema, dziękuję wam bardzo, jesteście fantastyczni. Jak krytykujecie Malika, to będziecie dojeżdżani. No, to fajny tok myślenia, tak? Że ja, mimo tego, że jestem grzecznym, zabawnym gościem, nie macie pojęcia, przez co musiałem w tym swoim życiu przejść i na nic sobie tego typu nie będę pozwalać. Jak ktoś mi będzie okazywać brak szacunku, to ja zabiorę ci 5 razy tyle. I wiedzcie o tym. Nie będę się bawić z wami w te internetowe zabawy i tych wszystkich internetowych twórców, którzy sobie budują content, wyświetlenia i kliki. Będę was dojeżdżać po prostu i zobaczycie, w jaki sposób. Każdy z was po kolei, będę was spotykać teraz, a będziemy się widywać, to jest pewne. Wiedzcie o tym, że będziecie przeze mnie za każde słowo i za każdy komentarz rozliczani. I tego możecie być pewni. Ja nie zostałem w ten sposób wychowany, jak każdemu okazuje szacunek, ale jak ktoś mi tego szacunku... Jak okazał szacunek skakując na blat w McDonaldzie? Jak okazał szacunek każąc typowi pluć na lustro, na swój wizerunek? No przecież to są zachowania, które normalnie wiadomo, że ludzie będą komentować szeroko i mówić, że to jest zjebane, no. No już abstrahując od tego, to wyobraźcie sobie, że po tym, co on tutaj gada, na przykład, nie wiem, nagle pojawia się informacja tfu-tfu, że nie wiem, Konop został pobity na ulicy. No przecież wiadomo, że wszelkie podejrzenia zaraz by szły na Malika. No przecież to jest no, głupota totalna, no. Jeśli nie da, to zabiorę ci wszystko, pamiętaj o tym. I to do każdego mówię z was po kolei. Jak będziecie mi ubliżać w kontekście mojego pochodzenia, mojej wiary, to będę was tak samo namierzać i tak samo was będę znajdywać. Ja jestem kulturalny do momentu, kochani, i zawsze grzeczny, nigdy bezpodstawnie nikogo ani nie ubliżam, ani nie atakuję. Bo zostałem tak wychowany, żeby okazywać drugiemu człowiekowi tyle szacunku, ile bym sam chciał dostawać od tej osoby. Ale tak jak mówiłem przed chwilą, ktoś będzie próbować to robić, to zobaczycie. Ja po cichu, w swoim czasie, czy to minie rok, czy dwa, ja tych lamusów tak i tak będę spotykać. Tego możecie być pewni, czy to będę ja, czy to będzie ktoś z moich braci, będziecie dojeżdżani wszyscy po kolei. Tego możecie być pewni. Ja nie jestem jakimś śmiesznym gościem tutaj, waszym koleżką, który w ten sposób reaguje. Ja robię to, co robię,
I pamiętajcie o jednej rzeczy, ja o wszystko... I co, jeszcze jedna część? Jezus Maria. O wszystko musiałem walczyć, o wszystko musiałem się bić. W tym wszystkim jest krew, pot i łzy. I przede wszystkim samo to, że utrzymuję swoją rodzinę, która jest świadkiem tego typu rzeczy, pamiętajcie. Więc jak ktoś próbuje mnie poniżyć w internecie, to wiedzcie o tym i pamiętajcie o tym raz na zawsze. Ja nigdy z nikim nie zaczynam pierwszy i nigdy nie szukam problemu. Ale jak ktoś szuka problemu, to dam mu ten problem. I dam, nie będzie żadnego problemu. Jakieś gadki typu często się spiął i tak dalej. Ja jestem inaczej wychowany może od was, po prostu. Ja nie mam takich jakby naleciałości dziwnych i tak dalej. Ja się obracałem w środowisku takim, które mnie tak wychowało. I tak jak mówię, każdemu daję tyle szacunku, ile od niego oczekuję, ale jak ktoś mi go nie da, to będziecie widzieć, jakie będą tego efekty. I to mówię do tych wszystkich youtuberów. Róbcie sobie szoty i tak dalej, kasztany. Siedźcie sobie przed tym komputerem, ale jak wyjdziecie z tego komputera do realnego świata, to wtedy będziecie mnie widzieć. I wtedy zobaczycie, jak będziemy sobie rozmawiać i wyjaśniać. No, nie wiem, dla mnie to dziwne, że coś takiego wrzucił, ale no cóż, mamy temat na niusika, nie? Tyle powiem. Czy to są groźby karalne? To wiesz, sąd by musiał stwierdzić, nie?